Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Od wczoraj na blisko kilometrowym wiadukcie Nowej Zakopianki trwają próby obciążeniowe. Ta droga, ten wiadukt to najwyżej położona droga w Polsce, około 50 metrów od gruntu. Wczoraj próby statyczne z użyciem samochodów ciężarowych. Dziś próby dynamiczne. Próby obciążeniowe mają na celu potwierdzenie założeń projektowych, jeżeli chodzi o statykę konstrukcji, o ugięcia konstrukcji. Chodzi o to, żeby zweryfikować, czy wszystkie założenia projektowe były poprawne, czy na etapie wykonawstwa nie powstały jakieś błędy, rozbieżności związane z realizacją ustroju, a mogące mieć w przyszłości wpływ na eksploatację obiektu. Jak wyglądały te próby? Próby obciążeniowe statyczne polegają na tym, że ustawiamy w ściśle określonych, wskazanych przez projektanta miejscach tabor samochodowy, czyli mówiąc krótko, samochody ciężarowe wyładowane kruszywem, odpowiednio zważone, odpowiednio zamodelowane. I tak ustawione samochody powodują pewnego rodzaju ugięcie konstrukcji. To ugięcie jest mierzone przez system czujników zainstalowanych pod obiektem. Jest to niwelacja precyzyjna, są też czujniki zegarowe i na tej podstawie szacujemy, jak duże ugięcie konstrukcji nastąpiło. Z jakim obciążeniem zmierzył się ten wiadukt? Ten obiekt został obciążony siłą ponad 250 ton, ciężarem 250 ton i te obciążenia wyszły zupełnie dobrze. Wczorajsze obciążenia wyszły dobrze, a te dzisiejsze? Dzisiejsze próby to są próby dynamiczne. Próba dynamiczna ma na celu wzbudzenie fali w konstrukcji, fali powiedzmy dynamicznej i to jest tylko dodatkowy pomiar, dodatkowe potwierdzenie założeń statycznych. Czy po tych próbach można zatem powiedzieć, że ten wiadukt wytrzyma duże natężenie ruchu? Tak, w tej chwili możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że wiadukt jest bezpieczny, wytrzyma obciążenie ruchem, są bardzo duże zapasy, jeżeli chodzi o obciążenie, te wczorajsze testy to potwierdziły, także możemy spać spokojnie i użytkować ten obiekt już w niedalekiej przyszłości. Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że w tym roku do użytku zostaną oddane 2 z 3 odcinków budowanej drogi ekspresowej S7. Na trzeci odcinek tunelowy przyjdzie nam jeszcze poczekać do 2021 roku. Tunel jest wykonany, drążenie w ponad 50%. Mamy w tej chwili 2380 metrów, mniej więcej, bo każdego dnia to się zmienia, przybywa tych metrów. Planowane zakończenie budowy tunelu to jest przełom 2020-2021 roku. Pozostałe odcinki są zaawansowane na tyle, że we wrześniu i w listopadzie będziemy chcieli udostępnić do ruchu zarówno odcinek pierwszy, jak i trzeci. Potwierdzają się informacje, że jeszcze w tym roku zostaną oddane do użytku 2 z 3 odcinków tej zakopianki. Tak, jeszcze w tym roku oddamy do użytkowania 2 z 3 odcinków. Na odcinku pierwszym tam jeszcze będą na początku tego odcinka występować zwężenia i utrudnienia związane z przebudową, z przepięciem nowej i starej drogi. To się przesunie na pewno ewentualnie na zimę i na wiosnę roku 20. Nie ma innej możliwości, bo musimy zamknąć całkowicie starą zakopiankę, żeby dokonać tego przełożenia. Natomiast ruch będzie się odbywał całą pozostałą skończoną resztą trasy. Z czego wynika przesunięcie terminu oddania do użytku tego tunelu? Praktycznie w tej chwili wynika z 2 przyczyn. Pierwsza przyczyna to są sprawy geologiczne, które miały miejsce, bo zostały już te sprawy rozwiązane na przodku numer 4 od strony Zakopanego i z przyczyn ekonomicznych, które to już ściśle są związane z sytuacją wykonawcy, który na przełomie roku popadł w tarapaty finansowe. Jest to związane z innymi kontraktami realizowanymi przez firmę Astaldi na świecie. Jeśli chodzi o te kłopoty finansowe, to sytuacja jest stabilna na ten moment? Na ten moment sytuacja jest opanowana, jest stabilna. To, co firma Astaldi nie mogła przez pewien okres czasu płacić, płaciliśmy my podwykonawcą, tak aby roboty nie były wstrzymywane. Te roboty niestety zwolniły i z tego wynika to opóźnienie. Natomiast na chwilę obecną ta sytuacja wraca do normy i firma Astaldi przejmuje z powrotem płatności.